Moje nazwisko Konrad Szymon. Jestem przedstawicielem Małej Akademii Szosta Zawodowego. Uczestniczymy w tej chwili w warsztatach technologicznych poświęconych pracy z marcepanem. Młodzież w tej chwili wykonuje różnego rodzaju torty, często bardzo finezyjne, pracę konkursową. Prace są oceniane i następnie młodzież uzyskuje świadectwo ukończenia kursu oraz certyfikat stwierdzający nabycie konkretnej kwalifikacji zawodowej. Główną nagrodą, jaką można dzisiaj uzyskać, to jest udział w specjalistycznym seminarium technologicznym organizowanym właśnie przez firmę Credin, która jest naszym sponsorem. Bardzo mi się podoba, bo jest tutaj takie, że można, nie wiem, spróbować swoich własnych sił, tak? Okazać, co się potrafi i robimy w sumie to, co chcemy. To też jest fajny pomysł, że możemy robić na swój temat, jak to sobie sami pomyślimy. Nazywam się Piotr Niewbelt, jestem rzemieślnikiem, reprezentuję tutaj jeden z współorganizatorów, czyli cech rzemiosł w Rybniku. Oceniając prawdopodobnie pod uwagę estetykę wykonania danego wyrobu, później efekt końcowy, bo przecież klient kupuje oczami, więc on oceni, co jest ładniejsze, lepsze dla niego, więc na ten efekt końcowy. Oraz braliśmy tutaj pod uwagę też pomysł. Ogólnie rzecz biorąc, już skończyłaś. No już tylko ten ostateczne takie kropeczki porobię dookoła i myślę, że będzie super. Tomasz Kaszuba, jestem z dziennikarstwa. Byłem przewodniczącym jury w konkursie zdobienia tortów marcepanem. Mamy taką pracę, która nas bardzo mocno zaskoczyła. Każdy zjada hamburgera, ale nikt go nie je na słodko. Tutaj dziewczyna drugi zrobił hamburgera na słodko. Bardzo ładnie to wygląda. Super. To jest praca, która moim zdaniem jest najlepsza.